Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam dosyć proste badanie wątroby i pęcherzyka żółciowego, dlatego że dosyć spora część naszych pacjentów może mieć problemy z tymi dwoma organami, a jednocześnie nie dają one pełnego obrazu klinicznego, który skłoniłby ich do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Objawami, które pacjenci mogą nam zgłaszać w gabinecie fizjoterapeutycznym, a będącymi tak naprawdę odzwierciedleniem zaburzeń działania tych dwóch organów, może być na przykład ból promieniujący do prawego barku, ból między łopatkami, bądź też ból brzucha w prawym podżebrzu. Tak jak mówiłem, zaburzenia działania wątroby czy też pęcherzyka żółciowego nie od razu mogą przerodzić się w na tyle duży kliniczny problem, by był on jakby taki oczywisty do leczenia na przykład farmakologicznego. Dlatego dobrze by było, żebyśmy potrafili w gabinecie zbadać również ten obszar i wykluczyć w trakcie takiej diagnostyki różnicowej, czy nie jest to jakiś dosyć poważny problem, z którym pacjent powinien zgłosić się do innego specjalisty. Co możemy zrobić? Tak naprawdę badanie samej wątroby można wykonać na kilka sposobów. Jednym z nich, takim dosyć wygodnym i prostym, jest badanie z użyciem stetoskopu. Jest to badanie, które z angielskiego będziemy nazywali scratch testem, bądź też po prostu badaniem, powiedzmy, skrobania powłok brzusznych. Także w tym celu musimy założyć stetoskop, przyłożyć głowicę do górnej części powłok brzusznych pomiędzy łukami żeber i będziemy przesuwać paznokciem kciuka lewej ręki po powłokach brzusznych celem wykrycia, gdzie będzie znajdowała się wątroba. Także zrobimy u Karoliny taki test. Przykładam głowicę i teraz będę wykonywał przesunięcia kciukiem mniej więcej w odległości centymetra od siebie, każde kolejne powtórzenie, i będą one przechodziły wzdłuż żeber. W trakcie tego badania będziemy mogli usłyszeć takie charakterystyczne tarcie w miejscu, gdzie znajduje się wątroba, dlatego że jest to dosyć lity narząd miąższowy, więc nie, dźwięk jakby w nim za bardzo nie rezonuje, ma on bardzo taką niedużą amplitudę. Z kolei kiedy wyjedziemy paznokciem poza obrez wątroby, ten dźwięk będzie od razu stłumiony i niemalże niesłyszalny. Ten test jest, jak mówiłem, dosyć prosty. Niestety jest też obarczony pewnym ryzykiem błędu, dlatego dobrze jest też takie badanie potwierdzić badaniem manualnym, bądź oczywiście w razie jakiejkolwiek wątpliwości wysłać też pacjenta na diagnostykę laboratoryjną, bądź też po prostu badanie USG. Drugie badanie samego obrysu wątroby w przypadku, kiedy podejrzewamy, że może być powiększone, będzie jak wsunięcie samych opuszków palców pod łuki wątroby. I tutaj wyróżniamy kilka różnych metod takiego badania. Chyba najprostsze z nich będzie polegało na ułożeniu palców równolegle do siebie i wsunięcie ich pod prawy łuk żebrowy. Teraz Karolina, weź głęboki oddech i wydech. Czego będziemy szukać w tym badaniu? Przede wszystkim silnego przesuwania naszych palców, takiego mocnego napierania przez dolną krawędź wątroby w kierunku środkowej części brzucha, tak powiedzmy mniej więcej w kierunku do pępka. W przypadku, kiedy wątroba jest faktycznie powiększona, prawdopodobnie stłuszczona,
Wątroba będzie miała znacznie większą masę, większy obrys i jest to najprostsze do wyczucia właśnie w tym miejscu. Dlatego, że wątroba nie ma za bardzo możliwości takiego rozrastania się w kierunku do góry, dlatego, że tam ogranicza ją przepona. Z kolei jakby ucisk na nią ze strony narządów wewnętrznych od strony dolnej jest znacznie mniejszy. Także z tej strony jest to nam stosunkowo proste do wyczucia. Jak możemy też odróżnić, czy coś dzieje się z pęcherzykiem żółciowym? Otóż też mamy dwa rodzaje badania. Jest to po prostu badanie palpacyjne oraz badanie na objaw Chełmońskiego. W badaniu palpacyjnym większość pęcherzyków żółciowych jest niemalże niewyczuwalna, więc będziemy próbowali w środkowej części prawego podżebrza wsunąć opuszki palców pod spód. Dobrze tutaj pamiętać o tym, żeby nasz pacjent miał ugięte nogi w biodrach i w kolanach, żeby zmniejszyć napięcie powłok brzusznych. I teraz opuszkami palców staram się tutaj wyczuć pęcherzyk żółciowy. W przypadku, kiedy toczy go jakiś proces chorobowy, to jest on zazwyczaj bolesny. Zazwyczaj jest też powiększony, dlatego że w większości chorób pęcherzyka żółciowego rośnie ciśnienie w nim, także jest wyczuwalny jako taka obła struktura. Jeśli z kolei nie jesteśmy za bardzo pewni co do jakby wyniku badania palpacyjnego, zawsze możemy też wykonać test, o którym mówiłem, test na objaw Chełmońskiego. Czy przykładamy jedną rękę do łuków żebrowych po stronie prawej i teraz prosimy naszą pacjentkę o głęboki wdech i na szczycie wdechu dosyć delikatnie uderzamy w naszą otwartą dłoń. W przypadku, kiedy pojawia się ból tej okolicy, będziemy niemalże pewni, że coś się dzieje z pęcherzykiem żółciowym i trzeba pacjenta skierować na dalszą diagnostykę. Dzięki za poświęcenie czasu na obejrzenie tego materiału. Jeśli interesuje Cię więcej diagnostyki dotyczącej narządów wewnętrznych, nie zapomnij zostawić swojej łapki w górę pod tym filmem. Zostaw też komentarz z sugestią, jaki obszar narządów wewnętrznych szczególnie Cię interesuje i jakiemu możemy poświęcić trochę uwagi w następnym filmie. Na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Pa. Thank you.